Serwis informacyjny Radia Safira. Dzisiejsza data to 23 maja. Mamy wtorek, a do końca roku pozostaje nam 222 dni. Dziś swoje imieniny obchodzą Emilia i Eufrozyna, Jan i Julian, Lucjusz i Łucjusz oraz Michał i Symeon. Wszystkiego najlepszego! Przejdźmy teraz do naszego kalejdoskopu historycznego. W dniu 23 maja 1591 roku w Krakowie doszło do antyprotestanckich rozruchów. Zbór ewangelicki przy ulicy Świętego Jana w Krakowie został całkowicie zniszczony w wyniku tak zwanego tumultu krakowskiego. Niestety, nigdy nie został odbudowany. Zgodnie z prawem kaduka został przekazany Stanisławowi Lubomirskiemu, a następnie przekazany zakonowi Bernardynów. Przejdźmy teraz do wydarzeń z roku 1588. W krypcie katedry wawelskiej odbył się pogrzeb króla Stefana Batorego. Natomiast w 1940 roku polski okręt podwodny ORP Orzeł wyruszył w swój ostatni patrol na Morze Północne. Niestety, zaginął bez śladu dwa dni później. A teraz przypominamy pamiątki urodzin. W dniu 23 maja 1908 roku urodził się John Bardeen, amerykański fizyk i laureat Nagrody Nobla. Natomiast w roku 1862 urodził się Hermann Gankel, niemiecki teolog protestancki. Wiadomości z Polski. Kraków. Biskup Damian Muskus udzielił święceń diakonatu dominikanom w Bazylice Trójcy Świętej w Krakowie. W homilii zachęcał diakonów do bycia sługami modlitwy, radości i miłości. Biskup zwrócił uwagę, że ich służba powinna mobilizować wspólnotę do stawania się bardziej ewangeliczną, miłującą i prostą. Dominikanie to zakon mężczyzn założony przez świętego Dominika Guzmana w XIII wieku. Są to kaznodzieje i misjonarze, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii, studiowaniu teologii i modlitwie. Częstochowa. Zakon Paulinów zaprasza młodych mężczyzn na rekolekcje powołaniowe do Częstochowy. Wydarzenie rozpocznie się 26 maja i potrwa do 28 maja. To okazja do rozeznania swojej drogi życiowej. Rekolekcje będą obejmować modlitwę, katechezy oraz udział w święceniach kapłańskich. Wiadomości ze świata. USA. Ponad 50 studentów z południowej Karoliny weźmie udział w programie GenSent organizowanym przez North American Mission Board. To największa liczba uczestników spośród wszystkich stanowych konwencji baptystycznych. Program umożliwia studentom spędzenie kilku tygodni w strategicznych miastach. Tam zaangażują się w służbę misyjną. Watykan. Pielgrzymi z archidiecezji Spoleto Nursi przybyli do Rzymu, aby świętować rocznicę konsekracji swojej katedry. Papież zachęcał pielgrzymów, aby odkrywali i pokazywali piękno, podobnie jak ich katedra. Kościół powinien skupić się na modlitwie, miłości i głoszeniu Ewangelii, zamiast na drugorzędnych aspektach. Franciszek zachęcał do odnowy duszpasterskiej i odważnych wyborów ewangelizacji. Papież powiedział, że Ewangelia przychodzi poprzez piękno świadectwa życia. Francja. W ubiegły weekend we Francji zebrało się ponad 6,5 tysiąca młodych chrześcijan na konferencji pod nazwą ECHO. Konferencja skupiła się wokół tematu Zobacz, robię coś nowego. Drugi temat to Ja i Bóg, My i Bóg, Ty i Ja. Były kazania, uwielbienie, warsztaty i koncerty. Liczba ewangelikalnych chrześcijan we Francji wynosi ponad 700 tysięcy. ECHO jest jednym z największych wydarzeń tego rodzaju w południowej Europie. Celem każdej konferencji jest przygotowanie młodych ludzi na przyszłość, odkrycie służby i doświadczenie misji. Watykan. Z okazji szczytu G7, papież Franciszek napisał list do japońskiego biskupa Aleksisa Mitsuru Shirahamy. Franciszek przypomina, że to ludzkie braterstwo i solidarność stanowią najlepszą drogę ku przyszłości. Hiroshima to symbol pamięci. Ten symbol z mocą głosi o niestosowności broni nuklearnej. Trzeba inaczej odpowiadać na zagrożenia dla pokoju. USA. Podczas pogrzebu Howdiego Childressa z Alabamy, jego rodzina dowiedziała się o tajemnicy, którą skrywał przez wiele lat. Okazało się, że regularnie przekazywał pieniądze do apteki Geraldine Drugs. Tak stworzył tajny fundusz dla ludzi, którzy mieli trudności z opłacaniem leków. Chciał pozostać anonimowy. Howdy zmarł na początku tego roku. Był weteranem Sił Powietrznych USA i pracował dla firmy lotniczej Lockheed Martin. Na pogrzebie żegnała go żona, dzieci, troje pasierbów, 15 wnucząt, sąsiedzi i przyjaciele. Howdy zostawił po sobie piękne dziedzictwo. Zostanie zapamiętany jako skromny sługa, który zawsze pomagał innym. To wszystko w tym serwisie.
Dziękujemy za słuchanie serwisu informacyjnego Radia Safira. Do usłyszenia za godzinę.